W XVIII wieku absolutyzm stał się bardzo modnym systemem w Europie. Wzorem Francji został wprowadzony w monarchii austriackiej, Prusach oraz Cesarstwie Rosyjskim. Panujący w tych państwach władcy zdawali sobie sprawę ze zmian, jakie zachodziły w ówczesnym świecie. Dlatego przeprowadzili szereg reform, które pozwoliły im stać się mocarstwami europejskimi. Idee oświecenia spowodowały, że część monarchów zaczęła uzasadniać swoją władzę nie tylko faktem pochodzenia jej od Boga, ale uzasadniali ją potrzebą działania dla dobra ludu. W części państw zakazano tortur, zezwolono na wolność wyznania, jednak monarcha nadal sprawował władzę absolutną. Taką formę rządów określano mianem absolutyzmu oświeconego. Szczególnie rozwinął się on w Prusach oraz w Austrii. W 1618 roku będące lennem Polski Prusy Książęce weszły w unię personalną ze znajdującą się na zachodniej granicy Rzeczpospolitej Brandenburgią. Na mocy pokoju w Oliwie w 1660 roku Prusy Książęce uzyskały pełną niezależność. W 1701 roku władca tych dwóch państw koronował się na króla, przyjmując imię Fryderyka I. Wydarzenie to dało początek Królestwu Prus. Konsekwentna polityka kolejnych władców doprowadziła do tego, że Prusy w drugiej połowie XVIII wieku stały się jednym z najsilniejszych państw w Europie. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Fryderyk II Wielki. Od początku panowania rozpoczął proces wprowadzania szerokich reform. Zniósł cenzurę, zagwarantował wolność wyznania, wprowadził powszechny obowiązek szkolny dla chłopców oraz zniósł tortury. Równocześnie wspierał rozwój gospodarczy i tworzenie manufaktur. Wprowadził efektywny system podatkowy obejmujący wszystkie warstwy społeczne, co pozwoliło sfinansować reformy. Fryderyk II znacznie rozbudował i zreformował armię, stawiając w niej na żelazną dyscyplinę i świetne wyszkolenie. Dzięki tym atrybutom odniósł sukces w wojnie z Austrią o Śląsk, w efekcie której Prusy przejęły tą bogatą w zasoby naturalne prowincję. To zwycięstwo i styl, w jakim je odniesiono, spowodowało, że zaczęto uznawać armię pruską za najlepszą w Europie. Dzięki bardzo sprawnej polityce zagranicznej oraz małżeństwom dynastycznym, państwo Habsburgów w XVIII wieku było jednym z największych w Europie. Był to kraj w pewnych aspektach niezwykle podobny do Rzeczpospolitej, ze względu na fakt zamieszkiwania go przez wiele narodowości i religii. Rządy cesarzowej Marii Teresy oraz jej syna Józefa II to czas wielu ważnych reform. Nade wszystko pokryto kraj bardzo sprawną siecią administracyjną podległą cesarzowi, w której pracowali tylko zawodowi urzędnicy. Ta świetnie funkcjonująca struktura spowodowała, że Austria była uznawana za najsprawniej działające państwo w Europie. Nałożono podatki na duchowieństwo oraz szlachtę, co pozwoliło na wzrost dochodów skarbu. Dokonano rozbudowy i modernizacji armii na wzór pruski, co było wymuszone klęską austriacką w wojnie z Prusami o Śląsk. Cesarz Józef I przyznał wolność religijną wyznaniom chrześcijańskim oraz zniósł poddaństwo chłopów. Dodatkowo chłopi mogli dziedziczyć ziemię, na której pracowali. W monarchii Habsburgów, tradycyjnie wspierającej katolicyzm, znacznie ograniczono wpływy kościoła. Zlikwidowano klasztory, poza tymi, które zajmowały się chorymi i ubogimi. Państwo przejęło od kościoła prowadzenie szkół dla duchownych. Największe państwo ówczesnego świata, czyli Rosja, była pod koniec XVII wieku mocno zacofana. Nie nadążała za zmianami, jakie miały miejsce w Europie Zachodniej. Nie stanowiło to dla Rosji większego problemu, gdyż najgroźniejsi przeciwnicy, czyli Rzeczpospolita oraz Turcja, również w tym momencie zaczęły wchodzić w okres kryzysu. Ale w 1689 roku na tron wstąpił młody car Piotr I Wielki. Postawił on sobie za cel modernizację państwa na wzór monarchii europejskiej. W 1697 roku wyjechał w anonimową podróż do Europy, w trakcie której odwiedził kraje Rzeszy, Holandię i Anglię, podglądając rozwiązania administracyjne, gospodarcze i techniczne. Po powrocie rozpoczął wprowadzać liczne reformy, w czym pomagali mu sprowadzeni zagraniczni doradcy. Zmiany zaczęły się od armii, którą zreformowano na wzór europejski. Zwiększono jej liczebność, zmodernizowano uzbrojenie, umundurowanie i taktykę walki oraz rozbudowano artylerię. Dzięki tym zmianom był możliwy sukces Rosji w wojnie ze Szwecją w latach 1700-1721. Zwycięstwo w tym konflikcie spowodowało, że w ręce rosyjskie wpadły inflanty, dzięki czemu ziścił się cel, o którym marzył już Iwan Groźny, czyli zdobycie niezamarzających portów nad Bałtykiem.
Na nowo zdobytym terytorium wzniesiono miasto, Petersburg, do którego wkrótce przeniesiono stolicę z Moskwy. Władca zmusił szlachtę do służby wojskowej lub urzędniczej, czym usprawnił funkcjonowanie państwa. W 1721 roku Piotr I przyjął tytuł cesarza, a nazwę państwa zmieniono na Cesarstwo Rosyjskie.